Dzień dobry drodzy słuchacze, widzowie. W, na falach Międzynarodowego Radio Białorus, program Strategia Przyszłości. Dzisiaj, dla studium pracują Piotr Pietrowski. Dzień dobry. I Aleksiej Zermant. Witam wszystkich. Kontynuujemy temat związany z wojną nuklearną. Czy następie nuklearna apokalipsa? Tak brzmi dzisiejsze pytania. Зіма нуклеарна то хіпотечний глобальний стан клімату зімі, повстали в виніку війни nuklearnej na dużą skalę. Zakłada się, że w wyniku uwolnienia do stratosfery pewnej dymu i sadzy spowodowanej rozglimi pożaraми powstały w wyniku eksplozji kilku set. głowiec nuklearnych. Temperatura na planecie spadnie wszędzie do temperatur arktycznych w wyniku znaczny wzrostu odbicia promieni słonecznych od górnych warstw atmosfery. Możliwość wystąpienia zimy nuklearnej, jaka pierwsi przepowiedzieli... E, Badaczy Golicyn w Związku Radzieckim i Karl Sagan w USA. Radziecki akademik Moiseev zaproponował sprawdzenie tego zależenia za pomocą obliczeń numerycznych, opartych na wykorzystaniu modeli matematycznych Oceanu Światowego i atmosfery ziemskiej opracowanych wówczas, zarówno w Związku Radzieckim, jak i w Stanach Zjednoczonych, którą nie można było już po prostu odrzucić. Hipotezy te po raz pierwszy potwierdzono w obliczeniach modelowych w Centrum Odliczeniowym Akademii Nauk Związku Radzieckiego i później te prace były przeponowane kolegom amerykańskim i te wyniki nie można było zignorować. I Amerykanie z kolei przeprowadzili szereg obliczeń na swoich modelach oceanu i atmosfery. Порівняння виніков виказало заровно слушність пшевидимень з'явиска жіми нуклеарної при пшеєнтих заложеннях, як і високу згодність в щегулах прогноз радецький і американський групи науковців. Поміма певних ружниць в подещу до моделювання о розможливості сконструюваних моделей математичних і відповідаючих їм модель обліченьових. Uh, в уголе uh, та концепція жіми нуклеарної опіра ще на длуготермінових моделях жмян кліматичних. Єдночасне, що гулюве моделювання нумеричне і лабораторійне початкової фази розвою пожарів на дуже скалю виказало, що вплив занищень повітря має консеквенції зарівно локальні, як і глобальні. Na podstawie uzyskań wyników wyciągnięto wniosek o niemożliwości wystąpienia e, zimy nuklearnej. To drugie wynik, to druga hipoteza, i że tego nie będzie. E, I w 1908 roku e, kolektywy naukowców też robili te obliczenia i w ogóle. E, ta dyskusja do dziś trwa. Z jednej strony mamy naukowców, którzy twierdzą, że zima nuklearna będzie możliwa i konieczna. Z drugiej strony są grupy naukowców, którzy twierdzą, że no, nie możemy przewidywać konsekwencji w taki sposób i że no, nikt nie może być pewny, że ta zima nastąpi. A w ogóle, jak prawdopodobna jest apokalipsa nuklearna po użyciu tej broni? в уголе, м, ми уж говорили в прошлом оценке о том, что бронь нуклеарна, но то не одна характеристика, не одна вещь, такая одно, подобна одна на другие, как там братья близняки же с бронь нуклеарна стратегичная, с ней бронь нуклеарна тактична. И, конечно, в этой ситуации Od różnej broni będą różne wyniki. Widzimy, że nawet w, tej, w tych badaniach naukowych były rozliczone tylko wybuchy w stratosferze, co różni się, na przykład, od wybuchów nie w stratosferze, a w, na powierzchni ziemi, bo przy wybuchach na powierzchni ziemi nie ma takiego zakręcia stratosfery powietrza, e, i w ogóle to e, bardzo, bardzo ograniczone widzimy, że istnieje taka głęboka e, głęboka e, 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 krytyka. тих бадачів, e, e, які мовлять о так званій апокаліпші e, e, зимовим, e, так званим, що e, тут зміниться температура. Хочеш, e, e, я б так назвав би e, в огулі, що дійсно існує так званий шесть сценаріюшів того uh, розв'язання тих uh, сценаріюшів апокаліпсису чи вголі виникнув тих uh, uh, вибухів броне uh, от опція ну шедевшиським перше спадок температури у 1 ступінь на okres 1 року без значного впливу на популяцію людську To samy taki scenariusz na pewno neutralny, że nic nie będzie. Drugi scenariusz, tak zwana nuklearna jesień. To spadek temperatury na 2-4 stopnie na przestrzeni kilku lat. Występują neuradzaje, huragany inne rzeczy. Trzeci moment to. Rok bez lata oznacza intensywne, ale stosunkowo krótkie okresy mrozów w ciągu całego roku, zniszczenie znacznej części plonów, głód i epidemii następnej zimy. Czego historycznym przykładem jest rok 1816 po erupcji gory Tambora. Kiedy wtedy. в Європі і в Америці Західній, фактично не було літа, було дуже холодно, не уродзає. Це вже було і ми можемо спроєктувати ту ситуацію на сьогоднішній, хоча тут ми повинні признати, що Nawet w tej sytuacji dzisiejszy poziom rozwinięcia nauki i technologii pozwoli w tej sytuacji, w, w przestrzeniach zamkniętych, w przede wszystkim w szklarniach coś wyrościć. Jeszcze istnieć przypasy, tak. Czwarty scenariusz. Dziesięcioletnia zima nuklearna a to znaczy spadek temperatury na całej Ziemi w ciągu 10 lat około 15-20 stopni. Scenariusz tu, ten sugeruje wiele modeli zimy nuklearnej. Śnieg pada na większą część Ziemi, z wyjątkiem niektórych równikowych obszarów przybrzeżnych. Masowa śmierć ludzi z głodu, zimna, a także z tego, że śnieg będzie się gromadził i tworzył wielometrowe warstwy, które niszczą budynki i blokują drogi. Śmierć większości ludności świata jest prawdopodobna, ale 10-50% według różnych szacunków ludzi przeżyje i zachowa większość technologii. Taki scenariusz cofnie cywilizacjom średnio około, około 20, maksy, maksymalnie 50 lat. Zagrożenie to kontynuacja wojny o cieple, ciepłe miejsce, nieudane próby ogrzania ziemi za pomocą nowych eksplozji nuklearnych i sztucznych erupcji wulkanów. Przejście do niekontrolowanego ogrzewania lata nuklearnego. Jednak, nawet jeśli przyjmiemy taki scenariusz, okaże się, że same światowe zapasy bydła, które zamarznie w swoich gospodarstwach i będzie przechowywane w takich naturalnych lodówkach, wystarczy, aby na całe czasy wyżywić. Cała ludzkość, która przeżyje oraz na przykład Finlandia i Norwegia posiadają strategiczne rezerwy zbóż, umożliwiające szybką odbudowę rolnictwa. I piąty scenariusz to nowa epoka ludowcowa. Jest on niezwykle mało prawdopodobny scenariusz kon kontynuacji poprzedniego. W sytuacji, gdy pod wpływem śniegu wzrasta spółcznik odbicia Ziemi, a od biegunów w dół aż do równika zaczynają wyrastać nowe czapy lodowe. Jednak część Ziemi w pobliżu równika pozostaje odpowiednią do życia i rolnictwa. W rezultacie cywilizacja będzie musiała się radykalnie zmienić, trudno sobie wyobrazić ogromne migracje ludów bez wojen. Wiele gatunków żywych istot wyginie, ale większość różnorodowości biosfery przetrwa. Ludzkość doświadczyła już kilku epok lodowcowych. Które mogły rozpocząć się dość nagle w wyniku erupcji superwulkanów i uderzeń asteroid erupcja Toba. Przy takim rozwoju wydarzeń powrót do stanu pierwotnego może zająć około 100 lat. I szósty scenariusz. Nieodwracalne globalne ochłodzenie. Może to być kolejna faza epoki lodowcowej w najgorszym, ale prawie niemożliwym scenariuszu. Na całej Ziemi przez długi geologiczny czas ustalony zostanie reżim temperatury, ponieważ na, na Antarktydzie oceany zamarzną, a o, lody pokryje grubą warstwą lodu. Życie może przetrwać tylko w oceanach. To taki dzisiaj e, naukowcy, badacze opowiadają sześć bazowych scenariuszy poziomowych, które dzisiaj już e, e, istnieją wśród naukowców. Tak, ale główna rzecz, e, rozmawiając o tych scenariuszach, jest taka, że no, e, scenariusz e, wojny, e, w końcu wyniki tej wojny nie można sobie nawet wyobrazić i przewidywać no, w jaki sposób. Jeżeli zaczyna się wojna, no, do przykładu z wykorzystania. Бронінуклярний тактичний. І то не скорочиться тим, зачейна ще валька стратегічною стратегічним, і в виника, до прикладу, ну, буде знищена одна з сторон. Ну, до прикладу, Росія. Американці знищили там всі те, скажімо, нуклеарне платформи російські, але Do przykładu, my z jednej strony wiemy, czy nie wiemy, możemy i, i tak powiedzieć, że w Rosji jeszcze z czasów Związku Radzieckiego istnieje taka programa odpowiedzi, tak zwany martwy perymetr, kiedy nawet przy wyniszczeniu wszystkiego kierownictwa Rosji, wszystkich tych e, części sił zbrojnych, e, broni nuklearnej strategicznej, są pewne bardzo schowane, tajemnicze e, szachty e, i inne e, do, e, narzędzia. No, może być tam część. E, bunkerzy. Te, bunkerzy, da, z których będzie nawet przy wyniszczeniu wszystkiego, będzie naniesiony odpowiedź jeszcze no To oznacza, że jak można wyobrazić, co w końcu, w końcu będzie? Jaka siła i moc tej odpowiedzi od przeciwnika będzie na ciebie, tak? I e, nawet przy samych optymistycznych scenariuszach według naukowców, widać, że szkoda dla Ziemi, dla planety. Dla większości ludzi, dla większości państw będzie taka, że no to będzie katastrofa na duży, duży czas. I w ogóle, może e, brzmi nowe moje pytanie tak, a czy ludzie są na to gotowi? Nawet, nawet w tych krajach, no takich poważnych supermocarstwach w Rosji, w Ameryce, którzy... Mogą wyniszczyć na naszą ziemię? Czy ludzie naprawdę tak są gotowi do tego? No Myślę, że ja przerobię to te pytanie, A czy były gotowi Ukraińcy walczyć z Rosjanami? Na pewno nikt nie mówił, nie myślał, że na Ukrainie, że oprócz tych banderowców takich radykalnych, że oni powinni być gotowi walczyć Tam w 2014 roku w sposób hybrydowy, czy w 2022 rok w sposób już otwarty. A na pewno i dzisiaj my już nie możemy opowiadać za wszystkich, czy gotowi. Zawsze ludzie mówili w większości, że oni występują za pokój. Ale widzimy, że ten pokój nie zawsze jest produkowany tymi rządami ludzi, których występują za pokój. I koniecznie myślę, że w tej sytuacji, w sytuacji, kiedy dzisiaj opinia społeczna. może być sprojektowana, stworzona na, no, na nowo. Koniecznie w tej sytuacji może być wykorzystana różna rzecz, mogą być różne zmiany, bo już widzimy w początku 2022 roku, Kraje Zachodnie nie chcieli oddawać swój sprzęt, swoją broń banderowcom. Później zaczęła się taką niewielką broń, tam czołgi, automaty, kałaszników, tam jakieś radziecka, poradziecka broń sprzęt był oddawany. Później, kiedy ten sprzęt już się kończył, zaczęli oddawać już stary sprzęt natowski, leopard pierwszy, nieco inny sprzęt. Później zaczęli oddawać już e, e, broń rakietową. I dzisiaj już widzimy, że staje pytanie, dozwolić e, tę broń rakietową wykorzystać po międzynarodowe, Przyznane tereny terenach Fyderacji Rosyjskiej. Pomnijmy, jak nie chciały kraje zachodnie oddawać samoloty F-16, to nie nowe samoloty, to nie F-35, F-16, ale już więcej niż jeden rok szkolenia. Tych pilotów na samolotach przywiało do tego, że już dzisiaj idzie wykorzystanie tych samolotów na froncie. I z każdym dniem więcej, więcej i podnosi się ten ryzyk. Krok za krokiem my idziemy do tej kropki, kiedy broń nuklearna, chociażby taktyczna, Będę wykorzystana i co mówić już niektórzy dziennikarze, eksperci w tej gałęzi, że a broń nuklearna to nie znaczy apokalipsa, no będą wybuch jednej tam bomby nuklearnej i co z tego, już było to i nijakiej apokalipsy nie było, no tak. Obmian tymi udarami, wybuchami będzie między Rosją, a tam przykładem Stanami Zjednoczonymi. Może to będzie w sposób hybrydowy, będą te wybuchy nie po terenach tych krajów nuklearnych, a po ich sojusznikach do przykładu. I a to co to znaczy? Już przez tu społecznościową pracę informacyjną idzie przygotowanie społeczeństw do wojny nuklearnej, żeby ona stała nie strasznym snem, a codziennej rzeczywistością. I już kiedy to będzie, będę zmieni się i te imknienie, żądania tych, tych społeczności, e, hierarchia wartości, potrzeb, e, na pierwszym miejscu będzie już bezpieczeństwo i ludzie za to bezpieczeństwo będą głosować chociaż za sego w parlamencie europejskim czy tam w rządach europejskich krajów czy amerykańskich. No tak, widać tendencję zrobić tak, żeby ludzie już nie bali się tej apokalipsy, że no tak konsekwencje naprawdę nie będą takie poważne, że możemy przeżyć to wszystko i w ogóle tak można używać, wykorzystać tą broń i tak dalej, i tak dalej. I widać, że to idzie... Ta, taka tendencja idzie przede wszystkim z zachodu, z, ze strony strategów e, wojennych, amerykańskich, natowskich, którzy, no, do przykładu czytałem te dokłady e, fabryk Think Tanks, e, do przykład korporacji RAND, że no, tam może być na terenach obwodu kaliningradzkiego można użyć broni nuklearnej, żeby nie neutralizować wszystkie wojska rosyjskie, w tym kraju, i tak dalej, i tak dalej, no widać, że, a, i że nie będzie odpowiedzi ze strony rosyjskiej, bo tam, no to Rosja straci ten kraj, no i wszystko, i, i zapomnie o tym, i nie będzie odpowiadać, też są takie hipotezy, w cudzysłowie, odnośnie Białorusi, że, no, będzie tam jakiś atak na Białoruś, no i co, Rosja nie przyjmie decyzję, pozwolić Białorusi odpowieść taktyczną zbroją rosyjską i no i to wszystko będzie zwykła wojna konwencyjna, która skończy się gdzieś tam w środku Białorusi, jak to było w latach dwudziestych, XX wieku. Będzie jakieś tam negocjacje, no i wszystko z tym wszystko się skończy. No a to dla mnie to brzmi bardzo niebezpiecznie, bo ludzie tak naprawdę... już nie pamiętaj te no, takie straszne dzieje, dzieje które nie byli. Nie mają już tej informacji, o no, której ja, e, wiedziałem kiedy był dziecko czy takim nastolatkiem, gdzie no, było przygotowana nas jako mężczyzn do na, nawet możliwości i e, wojny nuklearnej. Przynajmniej w szkolech to były takie ćwiczenia specjalne. I to bardzo wpływa na świadomość ciebie, jak człowieka młodego. A dzisiaj tego nie ma, nawet politycy nie mają odpowiedzialności i świadomości o tym, co może być. No i w ogóle, do, do czego może przeprowadzić ta sytuacja, i no, jakie będą te konsekwencje nuklearnej apokalipsy dla nas wszystkich? No, myślę, że potrzebno pomyśleć nawet nie o tych zmianach klimatycznych, przyrodnych, o których my mówili dzisiaj już, a o zmianach gospodarczych, politycznych i w ogóle przede wszystkim społecznych. Bo wojna nuklearna przede wszystkim będzie zmieniać tu rzeczywistość społeczną, w której my Dzisiaj żyjemy. To ta logistyka, te szlaki, te drogi, to, te technologie, które stworzają dzisiaj nasze codzienność. I koniecznie pytanie: czy będzie prąd, czy będzie ocieplenie, czy będzie Praca? Czy będzie socjal? Czy będą chodzić dzieci do szkół? Czy będą pracować ochrona zdrowia w takim stopniu, jaka ona będzie? I w ogóle, czy będzie ona? Bo to leki, to przemysł odpowiedni, odpowiednie gałęzie farmakologiczny. I tutaj wielu, wielu, wielu pytań zaczyna się. W tej sytuacji i myślę, że będzie iść prymitywizacja, odejście od tych poziomów e, rozwijania nauki i technologii do czasów dawnych taka archeizacja kiedy my nie będziemy już mieć ile fachowców badaczy naukowców fachowców w gałęziach technologii, tych najwyższych. Koniecznie, co to będzie znaczyć? Że my nie możemy już pracować i możemy otrzymać i rozwijać taki poziom społeczny, rozwinięcia. Koniecznie będzie prymitywizacja, będzie archeizacja. Będzie archeizacja i w gałęzie, w strefie politycznej, bo kiedy my nie będziemy, nie możemy tak o, o zabezpieczyć bezpieczeństwa, kiedy pytanie surowców, pytanie jedzenia stanie codziennym. To znaczy, że nie będzie już takiego poziomu empatii między ludźmi. E, państwo i społeczeństwo będzie więcej i więcej już zmilitaryzowane i agresywne. E, śmierć, morderstwo będą codziennym dzia działaniem. I tutaj my możemy nawet mówić o przejściu na poziom nawet do państwowy, kiedy bandy, tam różne bandyci, mafia, która będzie trzymać różne części miast, miasteczek, terenów, będą między sobą walczyć wszystkie ze wszystkimi. I koniecznie prawo siły będzie grać pierwszy skrzybku niż siła prawa. No niestety to jest taki bardzo wiarygodny scenariusz i oczywiście nie chcemy te tego chcemy zachować nasze życie, nasz ład życia z pewnym poziomem rozwoju, nauki, technologii. I chciałbym, żeby tak i było, żeby nie było wojny, ale pokój i. Розви для наших народів. На тим скончиме. В Студіум для вас працювали Петр Петровський до і АLEX Дзермант. До відзення, до услышання.